Znaczy, ściśle mówiąc, ona była zasilana z akumulatoru w nocy, które w dzień ładowała maszyna parowa z generatorem. Dzięki temu rozwiązaniu, pierwszemu w ogóle w świecie, światło było równomierne, bo napięcie akumulatoru było stałe. Także było to znowu coś nowego. Źródłem światła była na wysokości 31 metrów ta lampa, początkowy zasięg 13 mil morskich, zwiększono potem do 16, a jeszcze później do 20 mil morskich. Latarnia była pionierska w skali światowej. Po wzniesieniu tej latarni starą blizę rozebrano, no i jeszcze z innych urządzeń sygnalizacyjnych należy wymienić tak zwaną kulę czasu, bo na tej latarni pojawiła się kula czasu, ale kula czasu pojawiła się w Gdańsku już wcześniej. Ale zacznijmy w ogóle od początku. Pierwszą taką kulę zachowaną do dziś zainstalowano w 1833 roku na wieży obserwatorium, znaczy na wieżyczce takiej obserwatorium w Greenwich. Pierwszą na Bałtyku sprawiła sobie w 1875 roku Kilonia, a drugą umieszczono na budynku pilotów w Nowym Porcie w 1876 roku. No, po wybudowaniu tej nowej latarni clevelandzkiej, jaką w cudzysłowie nazywamy, na niej zainstalowano nową kulę czasu. System sygnalizacji był podobny jak Greenwich. My mamy zresztą rozporządzenie, to pierwsze rozporządzenie, tak było. W Nowym Porcie na dachu tamtego posterunku pilotów na 54 stopnie 21 minut szerokości północnej i 18 stopni 40 minut długości wschodniej od Greenwich ustawiono kulę czasu, która będzie spadała dwa razy dziennie, mianowicie jeden. O godzinie 0 godzin 0 minut 0 sekund w południe średniego czasu Nowego Portu. 2. O 0 godzin 0 minut 0 sekund średniego czasu Greenwich, czyli o 1 godzinie 14 minut 39,2 sekundy po południu średniego czasu Nowego Portu. Kula czasu ma 1,5 metra średnicy, jest koloru czarnego i gdy jest podniesiona, znajduje się 28,232 metra nad średnim poziomem wody i 20 metrów nad ziemią. Wysokość spadku kuli wynosi 3 metry. Na 10 minut przed każdym sygnałem czasu podciąga się kulę na połowę wysokości, a 3 minuty przed sygnałem na pełną wysokość. Jeżeli kula nie spadnie dokładnie o wyznaczonej porze, to w ciągu 3 minut po nieudanym sygnale wyciąga się kulę 40-centymetrowej średnicy koloru czerwonego na jednym z drutów służących do zamocowania konstrukcji na czas 5 minut. Informacje o porze następnego spadku kuli można otrzymać w okienku pocztowym w Nowym Porcie. Jeżeli kula czasu w ogóle nie spadnie, to w 3 minuty po wyznaczonej porze wyciąga się czerwoną kulę do połowy wysokości konstrukcji, gdzie pozostaje aż do spuszczenia kuli czasu. Tak było na początku na tym budynku stacji pilotów, czyli w 1876. Natomiast w 1894 roku już nie było żadnego czasu lokalnego. W całych ówczesnych Niemczech obowiązywał czas strefowy, taki jak dziś, o godzinę późniejszy niż w Greenwich. Ważąca 75 kg ażurowa stalowa kula spadała odtąd o 12 w urzędowe południe, czyli o 11 czasu Greenwich. Obsługa należała do poczty. O 11:30 inspektor przewodów sprawdzał urządzenia. Za 5:12 wyciągał kulę w górę i meldował ją o tym telefonicznie poczcie. Powiadomiony urzędnik przerwał obsługę telegrafu i 5 minut później
kiedy wskazówka sekundowa dokładnego zegara pocztowego przeskakiwała z 59 na 60 sekund. Naciskał przycisk, przesyłając do wieży elektryczny impuls, powodujący odsunięcie zapadki i spadek kuli. Jeżeli sygnał był choć o sekundę spóźniony, szła w górę czerwona kula i o godzinę później powtarzano całą procedurę. Tak było wtedy, ale po pewnym czasie odbywało się to automatycznie, to znaczy sygnał przychodził telegraficznie z obserwatorium astronomicznego w Poczdamie. Działała do 1929 roku. No potem już była radio, nawigacja i nie była potrzebna, więc przestano ten sygnał nadawać. Po wojnie istniał jeszcze maszt od kuli czasu, a kiedy zrobiono remont wieży, ucięto ten maszt i bardzo długo była go pozbawiona. No dzisiaj dzięki wspaniałemu panu Michalakowi, który jest jedynym w Polsce właścicielem prywatnym dawnej latarni morskiej, możemy oglądać i kulę czasu i zwiedzać urządzenia zabytkowe. No jeszcze dodam, że tą latarnię wygaszono w 1984 roku, bo powstała nowa latarnia w porcie północnym, druga co do siły światła na polskim wybrzeżu. Także po rozejmie, a przed Świnoujściem. Proszę Państwa, teraz pokażę trochę obrazków. To jest latarnia Faros, no, starożytności, sławna, jeden z ówczesnych cudów świata. Zresztą w oryginale, w internecie można znaleźć taki obrazek, w którym to światło miga. Tutaj mamy wykaz latarni na wybrzeżach Bałtyku z datami zaznaczonymi. No widać, że wcześniej, znaczy jeśli przyjmiemy, że mamy tutaj 1482 nasze Wisłouście, to wcześniej była w Travemünde. Zresztą ta wieża istnieje do dziś, też jest muzeum, ale ona nie działa już. Wcześniej była w Stralsundzie również, to jest tu, gdzie Rupia. No i być może wcześniej palono ognie w tym właśnie Koszalinie. No i tam jeszcze jedna w Wismarze, w Szomirze. Natomiast w Sund, jak widać, wszędzie tu są późniejsze latarnie. Nie wiem, tu jest chyba wcześniejsza. Proszę zobaczyć, że mamy tu późniejsze latarnie w Pilawie i w Rydze i oczywiście tam przy wybrzeżach Estonii. Tak więc jesteśmy jedni z pierwszych i ta wieża, którą narysował w 1536 roku Olaf Magnus, ona tu jest widoczna. Widać wieżę i płomień. To jest taka mapa Olafa Magnusa. To jest przykład z Dungeness na wybrzeżach Szkocji, jak te najdawniejsze latarnie wyglądały. Więc miały tutaj kosz z jakimś paliwem, właśnie węglem kamiennym, albo palono też na szczycie ogień. Proszę. To jest nasza ta wieża latarnia w Wisłouściu. Znowu, jak przed wiekami, mamy na niej polską flagę, natomiast no niestety nie odbudowano, mam nadzieję, że jeszcze się tego doczekamy, tego pięknego hełmu, chociaż obecnie jest wręcz potępiana jest rekonstrukcja w dawnej postaci i w rezultacie, jeżeli teraz by mieli odbudowywać, to narzucą rekompozycję w formach współczesnych, czyli powstanie jakiś tam, nie wiadomo co, dziwoląg, bo musi nasza epoka dać znać o sobie.
Ale wydaje mi się, że wszyscy będziemy chcieli, to zrekonstruuje się ten hełm, tym bardziej, że są rysunki rekonstrukcji. No tutaj jest 1577 rok, to jest właśnie oblężenie Gdańska przez Batorego i tu widać Wisłoujście i otoczone właśnie tym wieńcem już, proszę bardzo. To jest 1608 rok, fragment apoteozy Gdańska w ratuszu i widzą Państwo znowu właśnie już ten hełm obergenowski. Widać kościół, który tu był już w 1408 roku, no, przemieszczany, bo ulegał zniszczeniu, ale był, widać również teren dzisiejszego Nowego Portu. Ale to, co jest istotne, proszę zobaczyć, tu są już jakieś nabieżniki w najwyraźniej świecie, właśnie maszty z jakimś zbiornikiem, gdzie można zapalić oliwę czy coś w tym rodzaju i dać sygnał. Co prawda one tu na tym obrazie są narysowane trochę bez pojęcia, bo nie wiadomo co pokazują, jaki kierunek, ale są, już były. No to jest rysunek, fragment mapy Piotra Krugera, nauczyciela Heweliusza, wybitnego matematyka, ale także geografa i poety przy okazji z waszego gimnazjum akademickiego i tutaj już widać dwa nabieżniki, które pokazują jak jechać, jak płynąć, żeby nie wpaść na mieliznę i żeby trafić do portu między tymi mieliznami. No tu również no już mamy szaniec zachodni, o którym mówiłem tutaj. Jest Wisłoujście i znowu można tutaj znaleźć, o tu na przykład, tu dwa nabieżniki pokazujące kierunek dla płynących głębią zachodnią, czyli tym przekopanym torem wodnym, czyli dzisiejszym, dzisiaj jest w tym miejscu kanał Nowego Portu. No to Jerzy Strakowski narysował twierdzę Wisłoujście, tu można szczegóły hełmu i tam była właśnie ta nowoczesna latarnia morska w postaci świec woskowych, potem lamp oliwnych zaopatrzonych w reflektory. To jest właśnie dzieło pana Bechena. Pokazuje ten rysunek zniszczenia w czasie ostatniej wojny. Tyle zostało z tej wieży. Ale jednocześnie mamy tu rysunki rekonstrukcyjne i wieży, i hełmu. To pod kierunkiem profesora, nieodżałowanego profesora Jerzego Stankiewicza na Politechnice Gdańskiej po wojnie robione.